Salve Ete, tym razem po polsku. Jestem w Łazienkach Królewskich w Warszawie, jak widać. Jest tu coś, co chciałem już od dawna pokazać, ale dopiero teraz mam okazję. Otóż znajduje się tutaj pomnik Jana III Sobieskiego, wystawiony przez ostatniego władcę Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jest on ozdobiony dwiema inskrypcjami. Jedna jest po polsku, a druga, a jakże, po łacinie. I na tej właśnie się skupmy, ponieważ jest to dobry przykład tego, w jaki sposób w Polsce odnawia się inskrypcje łacińskie bez konsultacji z kimkolwiek, kto dobrze zna ten język. Zobaczmy, co tutaj się dzieje, co tutaj jest napisane. Joanni Tercio Regi Polonie Spacja Magno Duci Lituanie. Czyli zasadniczo powinien być większy odstęp raczej między literkami P i M niż M i D, ale to jest tam drobnostka. I zobaczmy, co jest dalej. Patrie sociori imque defensori. Sociori imque? A cóż to za szkaradny wyraz. Co to jest? Powinno być przecież sociorumque. Nie? Tu powinno być U. Takie jak tu. Takie ostre U, tak jak dzisiaj piszemy V. No ale ktoś tu wpisał I. Każdy chyba, kto kiedykolwiek miał chociaż dwie lekcje łaciny w życiu, zapewne pamięta, że w drugiej deklinacji wyrazy zakończone na us i um mają w genetywie orum, tak jak secula seculorum, a nie żadne i im. Nie? Jak ten wyraz powstał, jak ten błąd powstał? Zapewne od tej literki, która tutaj była, odpadła ta dolna część i zostały te górne szeryfy. Co to są szeryfy? Szeryfy to są te kreseczki tak przeciwstawne do tego głównego duktu pisma. Tak jak tutaj mamy szeryfy, tak? Tutaj, tak? To są szeryfy. I tutaj zapewne zostały dwie szeryfy, czyli te kreseczki górne, a ta dolna część odpadła. No jak ktoś odnawiał te inskrypcje, to uzupełnił tak, jak mu się wydawało i zamiast U wstawił dwa I. No i w ten sposób taki fafoł powstał, który zdobi właśnie inskrypcję łacińską, zdobiącą pomnik jednego z największego władców Polski. No ale to jest nie jedyny tego typu przykład. W Polsce jest takich przykładów, takich błędów w inskrypcjach łacińskich popełnionych przez renowatorów, restauratorów jest sporo. No i myślę, że z czasem Wam je pokażę. Valete!